dobrych nastrojach. Gratulacje za zwycięstwo, gratulacje za awans do półfinału Mistrzostw Polski. Poproszę o komentarz do tego dzisiejszego wydarzenia. Dobry wieczór. Rozegraliśmy najważniejszy i najtrudniejszy mecz sezony dzisiaj. Bardzo dziękuję kibicami za taką wspaniałą atmosferę, którą zrobili i bardzo nam pomogli na końcu i poświętowali to zwycięstwo z nami. Aseko, jak swój przed tym powiedzieli, walczył do końca. Zrobili ludzi 23 ofensywne zbirki, to pokazuje podatek, ale naprawdę wytisnęli maksimum swój, który są mali. Myślę, że są lepszym zespołem byli przede wszystkim dlatego, że pomogli trzymać intensywność grę. Po drugie, nieśmy mieli taką presję. Presja po pierwsze dwie kwarty poszła i zawodnicy są już inaczej reagowali. Broniliśmy ich u trzeciej kwarty, która jest z reguły nasza kwarta, gdzie my znamy namieszać. Tak, mówię tylko 9 punktów i 15. Później była tylko kwestia dograć meczu na końcu. Chciałbym pogratulować swoim zawodnicom, a podziękować przede wszystkim swoim współpracownikom, Narojczyku, Andrzeju Pluty, Woźniaku i Sledzińską. Myślę, że są ludzie naprawdę zrobili kawał dobrej pracy z tym chłopacima, że to widać na boisku i myślę, że będę mu kontynuować to dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Krzysztofie. Dobry wieczór. Myślę, że jesteśmy świadkami dzisiaj czegoś wielkiego, co się zapisze w historii polskiej koszykówki. Prokon, mistrz Polski od wielu lat, odpada w pierwszej rundzie. Nieważne, czy mają skład z gwiazdami typu Woods, Logan. Mają na pewno dobrych polskich zawodników. Myślę, że ci zawodnicy nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy w przyszłym sezonie. Ktoś ich podpisał na początku w Prokomie, pokładając z nich wielkie nadzieje, więc to nie jest tak, że my pokonaliśmy Prokom, bo on był wielce osłabiony. Cieszymy się bardzo z tego, że awansowaliśmy do półfinałów. Na pewno przed Turowem się nie położymy, jedziemy walczyć i przywieźć jedno, jak się uda, dwa zwycięstwa z Gorzowca. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania do naszych gości? Jeśli można, Mariusz Kowal, jakiejś telewizji, panie Krzysztofie, się może zapytać. Dwa dni temu rozmawialiśmy o pańskiej agresji, tu jedno z pytań takie padło, czy można jeszcze bardziej grać agresywnie? Czy pan tę agresję dzisiaj pokazał? Myślę, że tak. Starałem się naciskać przez całe spotkanie. Oczywiście są momenty, gdzie też trzeba troszeczkę oddechu złapać. Dzisiaj grałem 35 minut. Myślę, że można i można jeszcze twardziej bronić, mogą wszyscy naciskać, odcinać podania. Wierzę w to, że jesteśmy tak dobrze przygotowani, że pokażemy to z Gorzelcem. I jeszcze jedno pytanie do pana trenera, jeśli można. Gdyby pan dzisiaj miał podjąć decyzję, którego z zawodników Prokomu widział pan w swoim dysponie? Gdyby nie był w życiu, to teraz powiedział, damy kroje, nie wiem to. Ja moje zawodniki teraz, dopóki grają za Anvil, to są dla mnie najlepsi zawodnicy u Polsko i warty tego, że dzisiaj są zrobili coś, że ja w ogóle nie będę myślał o innych zawodników. Liga do końca, niektórzy zawodnicy, co jest dobrze, dopiero teraz pokazują, na co ich stać. Będę się potem myśleć, co będzie dalej, w sensie u kogo, dali kogo i to. Oczywiście tu ima wspaniałych zawodników, imaju od Zamojskog, nie trzeba Marka Waszycia, a i nawet Roszczyk. Ponitka, to ima Śnieg, je też zagrał kontinuitet tych meczów bardzo dobrze. Mislim, to nie ma, tak naprawdę ci ludzie, którzy są byli w rotacji tam, to są bardzo, nie widzimy, kto je grał źle w tom, że zaliczył dwa gorsze mecze. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Pytanie do Krzysztofa Przybargi, Filipa Zowy, Gazeta Wyborcza. W sezonie zasadniczym z Prokomem wam nie szło za dobrze. Teraz jest dużo lepiej, właściwie poza kilkoma minutami pierwszymi. Później to spotkanie zupełnie kontrolowaliście. Czujecie się mocniejsi niż w sezonie zasadniczym? Czy ta forma, ten szczyt formy, widać, że idzie coraz bardziej w górę, na to odpowiednio? Myślę, że przez cały sezon gramy po to, żeby właśnie ta forma przyszła na play-offy. I tak jak trener tutaj podziękował trenerom od przygotowania, myślę, że wykonali świetną robotę i ta forma idzie zwyżkowa. Mam nadzieję, że jeszcze tego pułapu nie osiągnęliśmy. Osiągniemy go w finale. Czyli
finał będzie, tak? Mam nadzieję, każdy walczy o finał. Z kim zagramy? Z Koszalinem? Czy... Myślę, że jeżeli byśmy grali w finale, to, to nieważne z kim. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, chyba 16 już... Bardzo podziękuję. Serdecznie dziękuję. Dziękujemy, gratulujemy raz jeszcze.